Cześć, witam. Film o angielskiej prowincji na podstawie książek, które tutaj dla Was zgromadziłam. Oczywiście Jane Austen i inne książki to zapewne znacie, ale ja pokażę Wam te, które być może są Wam obce, a które warto przeczytać. Zacznę od dziennika. Od dziennika Francisa Cliverta. Okładka wygląda tak. Francis Clivert był pastorem i prowadził swój dziennik w epoce wiktoriańskiej. To jest dziennik z lat 1870-1879 i dopisek jest taki. Fascynujący obraz życia wiejskiego. Trochę o Francisie. Otóż pochodził z wielodzietnej rodziny i został pastorem i swoje parafie miał w Walii. A więc to jest zapis życia codziennego z walijskiej prowincji. Francis nie był wybitnym twórcą słowa. Zapisywał to, co widział i to, co przeżywał. Jest to więc obraz codzienności, takiej codzienności wiejskiej. Czyli co? Herbatki, krykiet. Bardzo dużo jeździł pociągiem, odwiedzał swoich podopiecznych, swoich parafian, którym udzielał pomocy wszelakiej. Był też wrażliwy na piękno kobiet. Dlatego w tym dzienniku znajdujemy takie opisy co piękniejszych parafianek. Zmarł mając 38 lat na zapalenie otrzewne i zaraz po powrocie z podróży poślubnej z Włoch. I ten dziennik jest uznawany przez w Wielkiej Brytanii za równy Pepysowi, czyli uważają, że jest to bardzo wiarygodne źródło wiedzy o czasach wiktoriańskich, a dokładnie o tym, jak żyło się na wiktoriańskiej prowincji. Jak już powiedziałam, nie był mistrzem słowa, więc to, co zapisywał, może się nam wydać monotonne, bo co? Stałem, pojechałem, zjadłem, wygłosiłem. Więc takie codzienne zapiski, ale składają się one na wspaniały obraz tego właśnie wiejskiego życia. Zaczyna padać deszcz, ale ja nic, trwam na posterunku i teraz może w tle słyszycie grzmoty, to zbliża się burza, ale ja nadal trwam na posterunku i teraz te obiecane fragmenty. Po pierwsze, fragment taki, pochodzący z dnia świętego Walentego i zapisał tak. Rano kazanie, bardzo mało ludzi na mszy, okropna pogoda, gwałtowny wiatr ze wschodu i mróz, jakiego jeszcze nie mieliśmy w tym roku. Po południu poszedłem do becu, odziany w dwie kamizelki, dwa surduty, szal i wcale mi nie było za ciepło, a więc w lutym było zimno. Co tam? O! Wtorek, 8 marca, wczoraj miało miejsce śledztwo w sprawie dziewczyny z gospody, która parę dni temu wyszła na godzinę, ale powędrowała wzdłuż rzeki i rzuciła się do niej. Wyłowiono ją, była brzemienna. Spotkałem dzieci wracające ze spaceru i niosące pierwsze w tym roku białe fiołki i pierwiosnki. A także taki cytat o tych kobietach. O! Kobiety w Kliro chodzą po wsi sztywno niczym bosiany. Pracowity kowal kuje żelazo dniami i nocami. Od rana do wieczora panny i matrony bez przerwy chodzą w dół i w górę, żeby nabrać wody do dzbanków. Duże ładunki drewna, długie pnie drzew załadowane na fury przejeżdżają co wieczór w drodze. Ostatni zapis z tego dziennika brzmi tak. Na cmentarzu pojawiły się pierwsze pierwiosnki. Pada coraz bardziej, ale ja trwam, ponieważ pogoda brytyjska jest równie deszczowa. Druga książka o angielskiej prowincji to jest taka. Zobaczcie, jaka przepiękna okładka. Przez zysk chyba. Okładka przepiękna, obwoluta znaczy. Okładka też taka śliczna. Napisał ją Lurie Reed. Angielski poeta, który, jak pisze w tej książce, w ostatni dzień wiosny i w ostatni dzień I wojny światowej zamieszkał wraz z rodziną w pewnej wsi na brzegu rzeki. To była sobie wieś angielska, on miał wtedy 3 lata i kiedy wraz z matką i siedmiorgiem rodzeństwa przybył właśnie do tego domku na wsi,
to postawiony w trawie się przestraszył, bo trawa była znacznie wyższa od niego. Kiedy kończy się ta książka, to mamy już naszego Lulu, znacznie wyższego od trawy. Wydarzyło się wiele w tej rodzinie. Jak powiedziałam, 7 dzieci. Rodzina bardzo biedna, ledwo wiążąca koniec z końcem, ale dająca sobie radę. Ojciec gdzieś tam w tle, nie wiadomo kim był, ale rodzina sobie, jak mówię, jakoś tam radziła. Chłopiec chodził do wiejskiej szkółki. Tę wiejską szkółkę tutaj właśnie w tej książce opisuję. W odróżnieniu od dziennika tego właśnie jest tutaj mnóstwo poezji, to znaczy opisy są poetyckie bardzo, bo też i autor jest znanym angielskim poetą. Kiedy opisuje, nie wiem, rzekę, wiejący wiatr, żyli zresztą zgodnie z porami roku, to co? No to zachwyca się tymi wszystkimi zjawiskami i właśnie w taki poetycki sposób je opisuje. Polecam, bardzo polecam tę książkę, ponieważ no, pozwala ona wrócić do tej angielskiej prowincji właśnie z początku XX wieku. A tytułowy Cydr z Rosji nie będę Wam opowiadała, ale kiedy traficie na tę książkę, warto ją wypożyczyć, kupić i przeczytać. Naprawdę pełna melancholii, ale i przepięknych opisów. Co tam mam dalej? O! Książka Zofii Kossak, Wspomnienia z Kondwali, 1947-57. Tę książkę Wam już omawiałam. To są wspomnienia polskiej pisarki Zofii Kossak, która na angielskiej prowincji zamieszkała w czasie wojny i po II wojnie światowej. Przez 10 lat wraz z mężem chciała być farmerką, bo tak się życie ułożyło. Zamieszkali w takim wiejskim kotydżu i co? No i to życie było trudne. Obserwowali właśnie angielską prowincję, te fajfokloki, w ogóle tradycyjne życie angielskie. Bardzo, jak mówię, zaangażowali się w życie społeczności. Oj, już na mnie leje się woda, ale to nic, nadal dla Was trwam. Więc przechodzę do następnej książki. Andrzej tutaj stara się uchwycić ten żywioł deszczowy, który na mnie spada. Współczesna angielska prowincja to jest ta. To jest angielska prowincja z krainy jezior. Życie pasterza. Książka napisana przez Jamesa Rebanksa. Opowieść z krainy jezior. To jest życie pasterza, czyli życie ludzi, którzy mieli owce, hodowali owce. Tu owce są hodowane od wielu pokoleń. Dziadek, ojciec naszego autora te owce hodował. I kiedy on po skończeniu studiów szukał dla siebie sensu życia, to postanowił wrócić do krainy jezior, która wtedy jeszcze nie była tak znanym turystycznym miejscem jak dziś. No i tam się osiedlił i hodował owce. W sposób bardzo interesujący opisuje krainę jezior. Pamiętacie, kto pojechał na wycieczkę do krainy jezior z naszej ulubionej książki Duma i uprzedzenie? Oczywiście Elizabeth z wujkami pojechała i mówi tak. Jeszcze nie była znana turystycznie. A co? O tych swoich pisze tak. Jest w tym pejzażu coś, co urzeka ludzi z całego świata. W większości z nich nasza okolica w miesiącach letnich wydaje się wyjątkowo zielona, a roślinność bujna. To sielankowy krajobraz o umiarkowanym klimacie. Miejsce, w którym latem jest ciepło i mocno pada, czyli krótko mówiąc, trawa rośnie jak szalona. A w tej trawie bardzo świetnie pasą się owce. Jednym z tradycyjnych wydarzeń w życiu pasterza jest spęd owiec, o którym pisze tak. Spęd owiec jest tradycyjną wspólnie wykonywaną pracą, a polega na tym, że każdy, kto ma prawo do wypasu owiec na nieograniczonych wspólnych gruntach, przychodzi ze swymi psami i pomaga zgonić stada z gór. W życiu farmera, hodowcy owiec, życie farmera nie jest romantyczne, bo trzeba się owcami zajmować przez wszystkie 4 pory roku, a one się wypasają na wzgórzach, więc trzeba na te wzgórza chodzić, oglądać matki owcze, które
które rodzą młode. Jest to więc bardzo trudne życie, ale jak na końcu napisał autor tak. Kładę się więc nad strumykiem, zanurzam w nim złączone dłonie, nabieram wody i wypijam ją siorbiąc. Żadna inna woda nie jest tak czysta i nie ma tak słodkiego smaku. Potem przewracam się na plecy i patrzę na przepełnione nade mną chmury. Nigdy pies łasi się, nigdy nie widział, żebym pozwalał sobie na taki odpoczynek. Nigdy jeszcze nie widział lata. Wdycham rześkie górskie powietrze, obserwuję samolot kreślący białą linię na niebieskiej tablicy nieba. Maciorki nawołują jagnięta, które wspinają się za nimi po grani. To właśnie jest moje życie i żadnego innego nie pragnę. A więc polecam tę książkę Życie pasterza, opowiadające o właśnie życiu na współczesnej angielskiej prowincji. Angielska prowincja to jest miejsce osiedlenia się różnych dziwaków, różnych outsiderów, ludzi innych, którzy w mieście nie mogą dla siebie znaleźć miejsca. I właśnie o takiej postaci opowiada autorka tej książki. Autorka nazywa się Eva Meyer, a tytuł powieści Dom ptaków jest to powieść. Eva Meyer jest Holenderką. Studiowała filozofię i właśnie podczas tych studiów zainteresowała się postacią wyjątkowej kobiety, wybitnej kobiety Angielki, która porzuciła karierę skrzypaczki, a więc karierę na różnych scenach świata i zamieszkała na wsi w Sussex. Na wsi w Sussex i czym się zajęła? Obserwacją ptaków, a jej ulubionymi ptakami były sikorki bogatki. I właśnie tym ptakom poświęciła całe swoje życie. Przeczytam fragment o tej bohaterce. Już mówię. Nazywała się ona Len Howard. Praca Howard w dużej mierze poszła w zapomnienie. Szkoda, bo swoimi badaniami daleko wyprzedzała epokę, w której żyła, a napisane przez nią książki nadal są ciekawe dla czytelnika. O jej życiu niewiele wiadomo. W mojej książce mieszam fikcję z faktami z życia Howard, a opowieści zaczerpnięte z jej prac nie są fikcją. A więc mamy tutaj Lee Howard, badaczkę sikorek bogatek. I teraz daję wam szansę, żebyście zastopowali ten film, pobiegli, obejrzeli sobie zdjęcia, jak wyglądają sikorki bogatki. Wróciliście? Dobrze. Więc takim sikorkom poświęciła całe swoje życie Lee Howard. Najwspanialsza sikorka nosiła imię Gwiazda i tę właśnie sikorkę uczyła Lee Howard liczyć. Wystukiwała rytm, a Gwiazda ten rytm powtarzała. Naprawdę przepiękne życie wśród przyrody, wśród ptaków, które krążyły swobodnie nie tylko po jej ogrodzie, ale również po jej mieszkaniu. Polecam książkę Dom ptaków Ewy Meyer, który naprawdę znajduje się w Sussex, więc podróżując po Anglii, możecie ten sobie dom obejrzeć. Mówię, tradycyjna angielska prowincja to co? Przyroda, ptaki, owce, trawy, zieleń, herbatki. No, ale ta angielska tradycja to jest również czające się zło. I to zło opisała mistrzyni kryminału angielskiego, czyli Agatha Christie. Oto dwie książki, których bohaterkami jest Panna Marple. Jak wiecie, Panna Marple mieszkała w małej wioseczce i z upodobaniem obserwowała życie sąsiadów i mieszkańców. Obserwowała życie, obserwowała ptaki, bo jak wiecie, najwięcej w Wielkiej Brytanii jest obserwatorów ptaków. Ja mam takie dwie książki, Zatrute pióro i co tam jeszcze? Morderstwo to nic trudnego. Zatrute pióro. Ktoś wysyła listy oszczercze do wielu mieszkańców pewnej małej miejscowości, oczywiście wzbudzając niepokój, a także wspominając takie pewne wydarzenia, o których mieszkańcy zapewne chcieliby zapomnieć. A więc angielska tradycja, co ja mówię, angielska tradycyjna prowincja to cydr z Rosji, ale też takie niecne uczynki, które opisała Agatha Christie.
Niemniej ta angielska prowincja nadal wszystkich fascynuje. To znaczy Anglicy za nią tęsknią, ponieważ mówią, że nigdy nie było im tak dobrze jak w starej, dobrej Anglii. My lubimy czytać o angielskiej prowincji, bo jest tam tak urokliwie, tak wspaniale, z daleka od troski, kłopotów, tam się mieszka. Lubimy o tym czytać i wszystkie książki, o których Wam w tym filmiku powiedziałam, warte są uwagi Waszej, bo moja uwaga no, była na nich skupiona bardzo. Czasem, jak mówię, lubię poczytać takie właśnie książki o tradycyjnych miejscach, no, które już niestety nawet w Anglii powoli zanikają. A więc odsyłam Was na tradycyjną angielską prowincję. Dziękuję, do zobaczenia.